Podaj trzy przykłady par liczb spełniających dane równanie. Następnie w prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres równania i zaznacz na niej punkty, których współrzędne są równe tym parom liczb. Podpunkt A. No i teraz, żeby jakoś tak po macku nie wyznaczać tych punktów, weźmy sobie z tego równania, wyznaczmy jedną niewiadomą. Y proponuję. Czyli mamy minus 3x plus 5y równa się 10. Przerzucasz minus 3x na drugą stronę, czyli 5y to jest 10 dodać 3x i dzielimy sobie stronami przez 5, czyli mamy y równa się 10 plus 3x podzielić na 5. Można to jeszcze troszeczkę tutaj uporządkować. 3x przez 5 to są 3 piąte x, 10 podzielić na 5 to jest 2. I mamy zapisane to jako funkcję liniową w postaci kierunkowej. I teraz banalnie wyznaczymy sobie punkty. A punkty właśnie są parami liczb spełniającymi dane równanie. Punkty należące do wykresu tej funkcji są parami liczb spełniającymi dane równanie. Jak tego dokonać? Staramy sobie życie upraszczać. I teraz tak, tutaj damy sobie argumenty, a tutaj damy sobie wartości. I teraz proponuję w miejsce x-ów wstawiaj najprostsze liczby. No to takie, które dadzą jakby najmniej liczenia, które będą generowały najmniej liczenia. No to oczywiście 0, zobacz, jeżeli x będzie 0, 3 piąte razy 0 to jest 0 plus 2 to będzie 2 i mam już jedną parę punktów, jedną parę liczb, czyli składające się na punkt, na współrzędne punktu. Dalej weźmy sobie za x-a, kusi, żeby podstawić jedynkę, ale ja proponuję piątkę, bo te piątki wtedy się skrócą. Czyli podstaw piątkę, będzie 3 piąte razy 5, czyli piątki się skracają, zostaje 3 plus 2, czyli druga współrzędna też 5. I wstawmy sobie dziesiątkę. 3 piąte razy 10, dziesiątka z piątką się skraca, to jest 2, 2 razy 3, 6 plus 2, 8. Czyli mamy 3 pary takich współrzędnych. I teraz te pary mogę zapisać w sposób uporządkowany. 0, 2 i to są współrzędne x-owe i y-owe tego punktu. Drugi punkt to będzie 5, 5 i trzeci punkt to będzie 10, 8. I teraz mając te pary uporządkowane, rysuję sobie wykres funkcji reprezentowanej przez ten wzorek. Czyli ten wykres to będzie zbiór punktów spełniających to równanie. I teraz tak, punkt 0, 2. No dla argumentu 0 mam wartość 2. Dla argumentu 5 będę miał wartość 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. I wystarczy, że połączę te punkty, przyłożę linijkę i poprowadzę linię prostą i otrzymuję równanie y równa się 3 piąte x plus 2. Równie dobrze mogę to wstawić, czyli minus 3x plus 5y równa się 10. Tutaj wymagają, żeby zaznaczyć na niej punkty, które współrzędne są równe tym parom liczb. No to jeszcze ten punkt nam zostało do zaznaczenia, x, y. Na x 10 odliczamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i wartość szukamy mniej więcej w tej okolicy. Tutaj będzie punkt o współrzędnych 10, 8, czyli tutaj na osi Y byśmy mieli około 10. Tutaj 5, tutaj 5. To może ta podziałka nie jest idealna, ale wiadomo o co chodzi. Podpunkt B. Mamy tym razem równanie 0x minus 3y równa się 9, no ale 0x to jest 0x, czyli po prostu 0 tego nie ma. Czyli tak naprawdę to jest 0 minus 3y równa się 9, ale 0 jest elementem neutralnym dodawania odejmowania, dlatego to jest po prostu minus 3y równa się 9, można to 0 pominąć. Teraz zobacz, dzielimy sobie stronami przez to, co stoi przy y, czyli przez minus 3. Mamy zatem y równe 9 minus 3, czyli y równe minus 3. Co to jest y równe minus 3? To jest funkcja stała, bo zobacz, możesz to zapisać, że to jest po prostu 0x, współczynnik przy x jest 0, odjąć 3. Jeżeli mamy wyznaczyć te punkty, no to z punktami jest prosta sprawa.
No bo tak naprawdę ta wartość jest ciągle minus 3, to cokolwiek tutaj wpiszesz za x, czy to będzie 1, 2, 3, to wartość będzie zawsze minus 3. Minus 3, minus 3, minus 3. Zaznaczamy w układzie współrzędnych oś x, oś y dla argumentu 1 wartość minus 3, dla argumentu 2 wartość minus 3, dla argumentu 3 wartość minus 3. Prowadzimy prosto, mamy y równe minus 3. Możemy też to podpisać tym wzorem, oczywiście nie ma problemu. W praktyce, jakby nie było to wymagane w zadaniu, bym tak nie pisał, ale jak jest, to niech będzie, że wpiszemy pełny wzór, który nam podali. To był podpunkt B, no i może podpunkt C uda nam się tutaj zmieścić. Mamy 4x plus 0y równa się minus 12. No czujemy, że to 0y nie jest nam do szczęścia potrzebne, czyli po prostu to jest 4x równa się minus 12, czyli x to jest minus 3. I teraz tabelka do tego, czyli jakieś trzy pary uporządkowane. Tutaj damy x-y, tutaj damy y-ki. I teraz x jest ciągle minus trójką. To jest stała wartość dla x-a minus 3, a za y-ka wpisujesz cokolwiek. Możesz sobie wpisać 0, 5, minus 2. Nie ma to znaczenia, to są te pary uporządkowane. I na wykresie to zaznaczymy. Dla argumentu minus 3 osiągamy wartość w tej parze uporządkowanej to jest 0. W tej parze uporządkowanej to będzie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A w tej parze uporządkowanej to będzie minus 2. O proszę. I teraz prowadzimy pionową linię. I mamy x równe minus 3. To nie jest funkcja. To jest prosta w układzie współrzędnych. Dlaczego to nie jest funkcja? Bo dla jednego argumentu przyjmuje nieskończenie wiele wartości, a to przeczy definicji funkcji. Na tej prostej mamy nieskończoną liczbę par uporządkowanych. Weźmy sobie na przykład tutaj to miejsce. To miejsce to będzie punkt o współrzędnej minus 3 i załóżmy 3. Czyli para uporządkowana należąca do wykresu to będzie minus 3 i 3. I podpunkt D. W podpunkcie D mamy 5x minus 4y równa się 0. Wyznaczmy y, czyli 5x równa się 4y. Dzielimy przez 4. 5 czwartych x równa się y, czyli y to jest 5 czwartych x. I teraz zróbmy sobie tabelkę, zanim narysujemy tę funkcję. Tu są argumenty, tu są wartości. I tutaj tak naprawdę podstawiajmy najprostsze liczby, tak żeby wynik też był, no proponuję całkowity, czyli podstawimy sobie 0, wówczas 5 czwartych razy 0 to jest 0. Podstawmy sobie czwórkę, 5 czwartych razy 4 czwórki się skracają, tutaj mamy 5 i podstaw sobie ósemkę, 5 czwartych razy 8, ósemka z czwórką się skraca, zostaje 2, 5 razy 2 to 10. To są nasze pary uporządkowane, można to zapisać jako 0, 0, 4, 5 i 8, 10. Teraz wykres. To jak mamy już te punkty, czyli pary uporządkowane, to co stoi na przeszkodzie, żeby to zaznaczyć? Punkt 0, 0, punkt 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5 i 8, 10, 5, 6, 7, 8 i tutaj będzie 10 mniej więcej tak. Możemy tutaj przedłużyć ten wykres i podpisać chociażby tym równaniem 5x minus 4y równa się 0. Osobiście wolimy to podpisać jako y równa się 5 czwartych x.